czwartek 26 lipca rozpocznie się 9. letni festiwal muzyczny. W tym roku organizatorzy zaplanowali 17 zdarzeń artystycznych. W koncertach udział weźmie ponad 80 artystów. Nasz festiwal rozpoczynamy projekcją filmu Dom, w którym mieszka opera. Zapraszamy do Kutnowskiego Domu Kultury, do kina. Film o wspaniałym teatrze, o historii teatru Metropolitan Opera, największego teatru operowego świata. Z tego teatru będą prezentowane w czasie festiwalu również filmy operowe. W sobotę 28 lipca o godzinie 16 organizatorzy zapraszają na otwarcie wystawy Polski plakat festiwalowy i operowy ze zbiorów znanego polskiego dziennikarza muzycznego Adama Czopka. Spotkanie połączone będzie z promocją książki. Wieczorem o godzinie 19 pierwszy wielki koncert festiwalowy. Muzyka polska jest najpiękniejsza. W stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę nasz festiwal rozpocznie koncert muzyki polskiej. Będą pieśni, będą przepiękne arie, ale będą też pieśni patriotyczne, które mam nadzieję wszyscy razem zaśpiewamy. Festiwal potrwa do 26 sierpnia. Dla Wiadomości Dnia, Anna Królak.